Witajcie w kolejnej odpytajce o godzinie 6 rano. Zdanie po polsku. Ja całkowicie rzuciłem alkohol. W kontekście przestałem go pić, to chyba jest jasne. I tu bym chciał, to będzie podpowiedź moja, żebyście użyli czasownika aufhören. Aufhören. Ja wiem, że niektórzy z was słyszą, no, że dobrze słyszycie. Tak, w środku jest czasownik hören, słyszeć. Hören. Ale on ma przedrostek auf. I to powoduje, że on zmienia znaczenie. Ja całkowicie rzuciłem alkohol w tym sensie. I teraz zdanie po niemiecku. Ich habe vollkommen mit Alkohol. I teraz, puste miejsce. Co to będzie? Wersja A. Aufhören. Aufhört. Może trzecia wersja. Geaufhört. A może czwarta. Aufgehört. Ich habe vollkommen mit dem... Właśnie nie wiem, czy jest rodzajnik mit dem Alkohol. Nie, mit Alkohol. Bez rodzajnika dałbym. Mit Alkohol auf... O, coś podpowiedziałem już. Tak, słuchajcie, jest aufgehört. To jest czasownik właściwy, właściwa forma. Czasownik aufhören należy do czasownika... Składa się z hören i z przedrostka auf. Hören jest regularnym czasownikiem, auf jest rozdzielnie złożony, auf jest zawsze rozdzielnie złożony, czyli odkleja się od czasownika. I to gehört, powstający na hören, gehört, powstaje i wtedy dochodzimy, dobijamy z lewej strony auf i mamy aufgehört. I to jest właściwa wersja. Wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej.